Kręcimy się z Atosem po lesie jakieś 4 godziny. Atos, chodź. Nie przepada za mokrym podłożem. No ale trudno, wyjścia nie ma za bardzo. Idzie wiosna, będzie jeszcze bardziej mokro. No ale do sedna. Trafiliśmy dzisiaj dwa razy na byki, chociaż na początku zapowiadało się, że nie trafimy nic, bo no naprawdę było cienko. Mieliśmy kontakt tylko z jedną sarną. Sarna nas w sumie kompletnie nie interesuje. No idąc dalej, trafiliśmy na początku na trzy byki, które nie wiem, czy dobrze się nakręciły, także nie wiem w ogóle, czy umieszczę ten filmik w tym filmie. A później trafiliśmy, wyszliśmy na taką łąkę, na którą zresztą bardzo rzadko wychodzę, bo o, jakoś nie mam do niej zaufania kompletnie, chociaż może dzisiaj się to zmieni. Trafiliśmy tam na popasie, były 12. To jest to stado, o którym opowiadałem w zeszłym filmie, z samych byków. No, myślałem, że są to byki z łaniami, ale co się później okazało, że były to same byki. No udało się je nakręcić, chociaż mówię, przyczaić było się ciężko. Tak naprawdę najlepsze ujęcie to wyszło wtedy, jak ruszyły już w sumie do ucieczki. Przepłoszył mi je taki dość duży samolot, amerykański bodajże. Narobił hałasu, one się stały takie zaniepokojone bardziej i zaczęły się rozglądać. Ja wstałem, zacząłem troszeczkę się szybciej do nich zbliżać, bo czułem już, że one za chwilę będą chyba zwiewać stamtąd. I co? No ale udało się nakręcić. Myślę, że nie będzie niezgorszy filmik. Także kończę na razie, bo tu mamy troszeczkę taki temat do przejścia. No i tak. No i co? No i trzeba go przejść. A żeby go przejść, to trzeba mieć chyba ręce wolne, żeby to w ogóle się nie skończyło mokrą nogą po kolana. A to się zwężył. Zaczął niuchać. I później ja ich zobaczyłem. Ale uderzyły na mnie. Ciężko będzie potem. Jak zwykle zresztą. Widzieliśmy ich przed chwilą. Ale to tak weszliśmy na nie z partyzanta. One nam od razu uciekły. Poczekaj chwilę.
życiule. Wszystko jelenie.